Jestem przekonany, że komisariat, nowy komisariat trzeci, to będzie wizytówka gliwickiej policji, ale myślę, że i wizytówka miasta. Pszczyńska, jedna z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Fajnie ten obiekt się wkomponował w ogóle w zabudowę miasta. Całkowity koszt tej inwestycji to około 15 milionów złotych. Trzeci komisariat policji był taką ujmą na honorze nie tylko policji, ale i miasta, dlatego że warunki pracy policjantów i przyjmowania mieszkańców przy ulicy Akademickiej były po prostu skandaliczne. To trzeba było koniecznie zmienić. Nie było to takie proste, bo w policji bardzo długo nie było pieniędzy na takie inwestycje. I pomimo przekazania nieodpłatnie przez miasto działki budowlanej, to prace zakończone dzisiejszą uroczystością trwały jednak dość długo. Dobrze, że się to skończyło. W tej chwili warunki pracy są diametralnie lepsze. No i myślę, że to będzie z pożytkiem dla wszystkich, to znaczy i policjantów, i mieszkańców, ale również dla wizerunku miasta. Pracuje tutaj teraz 65, 68, to w zależności jak liczyć, ponieważ trzech jest w szkole policyjnej. Ci policjanci obsługują 45 tysięcy stałych mieszkańców, kilku dzielnic. Myślę, że ta lokalizacja jest bardzo dobra, bo jest w miejscu, które jest mniej więcej centralne w stosunku do obsługiwanego terenu, z dobrym dojazdem, no dobrze widoczny komisariat, funkcjonalnie usytuowany, także myślę, że ta lokalizacja jest dobra dla wszystkich. Ten obiekt jest przystosowany do warunków dla przyjmowania osób niepełnosprawnych, bo podjazd jest możliwy nawet wózkiem inwalidzkim. Tutaj policjanci mają do dyspozycji przede wszystkim odpowiednią liczbę pomieszczeń, tych nazwijmy to gabinetów czy pokoi przesłuchań. Wówczas na trzecim komisariacie starym często trzech policjantów w jednym pomieszczeniu przesłuchiwało równocześnie trzy osoby. To jak wiadomo, nie jest korzystne dla samych przesłuchań, jak również dla osób, które coś często intymnego opowiadają. Tutaj każdy policjant dochodzeniowo-śledczy będzie miał swój pokój i w takich warunkach, no nazwijmy to poufnych, będzie mógł przeprowadzać rozmowy. Już za niedługo będziemy otwierali komisariat policji w Pyskowicach, tylko że to będzie obiekt po remoncie, nie wybudowany od podstaw. Myślimy również o komendzie miejskiej przy ulicy Powstańców, żeby ją generalnie oświeżyć, żeby dokonać całkowitego generalnego remontu. I myślimy również o piątym komisariacie w Sośnicy, ale tutaj zastanawiamy się poważnie jako kierownictwo Komendy Miejskiej i Śląskiej Policji o całkowicie nowym budynku w innej lokalizacji. Powiem ciekawostkę. Mieliśmy tutaj takiego policjanta, który otrzymał propozycję pracy poza policją i nosił się już z zamiarem zwolnienia, nawet napisał raport, ale gdy zobaczył ten obiekt, zobaczył pomieszczenia, które miał otrzymać, odmówił przyszłemu innemu pracodawcy i pozostał w służbie. Także nawet tego typu sytuacje mamy.